Pogadajmy sobie o ekranach podglądowych i o rekorderach dyskowych. Ja nazywam się Igor Podgórski, a Ciebie witam na kanale cyfrowe.pl. Zaczynamy. To, czym jest ekran podglądowy czy rekorder dyskowy, chyba każdy z Was wie. Wystarczy taki ekran podłączyć do swojego aparatu lub kamery, i mamy dodatkowy ekran. Ale chciałbym bardziej skupić się na tym, aby pomóc Wam odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w ogóle warto korzystać z takiego ekranu lub właśnie z rekordera. I zacznijmy od chyba najbardziej oczywistej rzeczy. Taki ekran jest po prostu większy. Jest znacznie większy od tych ekranów, które macie wbudowane w swoje aparaty czy kamery. Więc skoro jest większy, to znacznie łatwiej i znacznie skuteczniej można monitorować to, co się nagrywa. Kolejna rzecz. Taki ekran jest też znacznie jaśniejszy od tych, które macie wbudowane w swoje aparaty czy w swoje kamery. Dzięki czemu, jeżeli nagrywacie na dworze i jest naprawdę bardzo jasno, to dzięki temu, że ten ekran świeci dość mocno, będziecie w stanie monitorować to, co nagrywacie. Kolejna rzecz to funkcja monitorowania. Aparaty w większości przypadków mają wciąż dość ubogie funkcje monitorowania, i to wynika po prostu z tego, że aparaty z założenia stworzone są do tego, aby robić zdjęcia. Oczywiście, dzisiaj na rynku jest sporo aparatów, które mają doskonałe funkcje filmowe, natomiast większość z nich wciąż ma dość ubogie funkcje monitorowania. Jeżeli podłączymy sobie taki monitor zewnętrzny, czyli ekran podglądowy do naszego aparatu, to możemy poszerzyć jego możliwości jeżeli właśnie chodzi o funkcję monitorowania. I Dzięki temu w swoim arsenale będziemy mieć takie funkcje jak focus peaking, false color, waveform. Możemy też monitorować różne przestrzenie kolorów i też możemy nałożyć swojego luta który pomoże nam lepiej pracować na planie zdjęciowym. Więc podsumowując ekran podglądowy to taki ekran na wypasie który pozwala nam przybliżyć możliwości aparatu do możliwości kamer. Ale pozostaje nam właśnie jeszcze ta druga część ekranu podglądowego, ponieważ część z ekranów podglądowych może być też jednocześnie rekorderem dyskowym. I jakie korzyści daje nam rekorder dyskowy? Przede wszystkim na rekorder dyskowy możemy nagrywać w kodekach, które w większości przypadków nie są oferowane bezpośrednio w aparatach. I takim kodekiem dla przykładu jest ProRes. ProRes to standard branżowy, jest to kodek profesjonalny. No, i któregoś dnia może dojść do sytuacji, w której twój klient poprosi cię o dostarczenie materiału właśnie w ProResie. I raczej nie będzie miał na myśli tego, abyś nagrał materiał w H265, a następnie jakimś transkoderem na komputerze stranskodował H265 do ProResa, tylko właśnie, żebyś nagrał natywnie cały materiał w kodeku ProRes. Poza tym, że ProRes to profesjonalny kodek produkcyjny, to został on tak naprawdę stworzony z myślą o edycji. I działa on w taki sposób, że większość komputerów, nawet te nieco słabsze, będą w stanie bez żadnego problemu zdekodować właśnie ProResa. Więc jeżeli na przykład Twój komputer jest zbyt słaby, aby sobie poradzić z kodekami H265, które są dzisiaj wykorzystywane przez większość aparatów, to taki rekorder właśnie pozwoli ci ulżyć sobie w postprodukcji. Wystarczy, że będziesz właśnie nagrywał na rekorder w kodeku ProRes. Ponadto większość rekorderów marki Atomos pozwala na nagrywanie w kodeku RAW, czyli nie dość, że jest to ProRes, to jeszcze jest to kodek RAF, który następnie wywołujemy w postprodukcji i możemy na przykład płynnie zmieniać sobie balans bieli. A jeżeli Twój aparat ma limit czasu nagrywania do 30 minut, to taki rekorder pozwoli Ci ten limit obejść, ponieważ na rekorder możesz nagrywać w nieskończoność. Tyle, na ile pozwolą Ci baterie i tyle, na ile pozwoli Ci dysk. A skoro już przy dyskach jesteśmy, to jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć. Rekordery dyskowe, jak sama nazwa mówi, nagrywają na dyski. Na dyski SSD. I dysk SSD jest znacznie tańszy od karty SD. Ponieważ dla przykładu, ten konkretny dysk ma 2 terabajty i kosztował około 3000 zł. Natomiast karta SD 256 GB V90 kosztuje około 1500 zł. Więc na szybko licząc, dysk SSD jest 6 razy tańszy, jeżeli chodzi o cenę za 1 GB. I taki rekorder możesz również wykorzystać jako backup. Czyli możesz jednocześnie nagrywać na kartę pamięci w aparacie i na rekorder z tym, że Twój aparat musi Ci pozwolić na takie połączenie, ponieważ nie wszystkie aparaty pozwalają na jednoczesne nagrywanie i wypuszczanie sygnału na rekorder. I są też ekrany podglądowe, które mają wbudowany bezprzewodowy system łączności. I jeżeli masz taki ekran, to możesz na niego odbierać bezprzewodowy sygnał, lub z niego wysyłać bezprzewodowy sygnał na drugi taki sam ekran, lub na przykład do jakiegoś urządzenia podłączyć bezprzewodowy odbiornik lub nadajnik i łączyć to wszystko ze sobą. Czasami na niektórych planach naprawdę bardzo przydatna rzecz. Na rynku jest coraz więcej bardzo ciekawych i przede wszystkim niezwykle przydatnych rozwiązań. Na przykład do takiego rekordera dyskowego możesz dokupić moduł, który pozwoli Ci wysyłać utworzone przez rekorder pliki proxy do chmury, a z chmury one mogą być pobierane bezpośrednio na komputer Twojego montażysty. Więc, jeżeli Twój plan zdjęciowy tego wymaga, ponieważ trwa wiele dni, a montaże muszą być oddane przynajmniej te wstępne, bardzo szybko. To wszystko może się dziać tak naprawdę bez Twojego udziału. Wszystko dzieje się samo, w tle, przez internet, i sprawa jest załatwiona błyskawicznie. I ostatnia rzecz, o której warto wspomnieć, to różnego rodzaju porty, które posiada taki rekorder. Jeżeli do rekordera podłączysz mikrofon lub mikroport, to najczęściej jest tak, że taki rekorder ma znacznie lepsze przedwzmacniacze niż na przykład aparat. Bo, tak jak mówiłem wcześniej, aparaty są z założenia stworzone do zdjęć. I te przetworniki audio w aparatach są naprawdę kiepskie. Natomiast rekorder dyskowy jest stworzony do tego, aby nagrywać wideo i audio. Więc w wielu przypadkach dużo rozsądniej jest podłączyć mikrofon czy mikroporty bezpośrednio do rekordera, a nie do aparatu. I na sam koniec odpowiedzmy sobie na bardzo ważne pytanie: czy warto jest kupić ekran podglądowy lub rekorder dyskowy? I odpowiedź na to pytanie brzmi: nie wiem. Nie wiem, ponieważ nie znam, drogi widzu, Twoich potrzeb. Natomiast jeżeli te wszystkie funkcje, które wymieniłem w tym materiale, wydają ci się być wartościowe i myślisz sobie, że faktycznie mogą przydać się w Twojej codziennej pracy, to idź w to. Kup albo ekran, albo rekorder i dzięki temu rób jeszcze lepsze filmy. A my widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!